W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy na wyspę Naxos, na półwysep, na którym znajduje się Portara. Przybyliśmy tutaj w godzinach wieczornych, aby przez tą słynną bramę zobaczyć zachód słońca. Portara to pozostałości świątyni, której budowę rozpoczął tyran Lygdamis w około 530 roku przed naszą erą. Miała być poświęcona jednemu z bóstw, Dionizesowi lub Apolonowi. Archeologowie do dnia dzisiejszego nie są w tym zgodni. Budowli nigdy nie ukończono, prawdopodobnie ze względu na wojnę. Świątynia miała być w porządku jońskim o długości 59 metrów z wejściem od strony zachodniej, co było odstępstwem od reguły. Po kilku latach Lygdamis straci władzę na wyspie i nie dokończa budowli. W V lub VI wieku przed naszą erą chrześcijanie przekształcają świątynię w kościół. W czasach weneckich budowlę zniszczono doszczętnie. Potrzebny był budulec m.in. na budowę zamku w Chorze. Z całej świątyni ocalała Portara. Składa się ona z czterech kamiennych marmurów, które ważą około 20 ton. To, że były za ciężkie, uratowało je i przetrwały do dnia dzisiejszego. Codziennie w godzinach wieczornych, gdy nadchodzi zachód słońca, w okolicy Portary gromadzą się ludzie, którzy chcą zobaczyć zachód słońca przez właśnie tą bramę. Jest to niesamowite wrażenie, kiedy słoneczko powoli, powoli zachodzi w tym oknie, bo tak to można powiedzieć.
ale jestem tutaj. Hello. Strasznie wieje, ale warto było przyjść. Taki piękny jak wczoraj, ale udało się złapać przez tą bramę. Przed chwilą tam na górze były takie tłumy. Słoneczko zaszło, teraz wszyscy wracają na dół. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.